Szpieg stażysta. Meldunek z misji. Agent Connor Heat w sprawie operacji ochrony Giseli Kalikos. Gisela przyzwyczaja się do życia jako Gisela Sokete, zwyczajna dziewczyna. Tania! Cześć! Mimo zagrożenia ze strony nowych i starych wrogów... Niespodzianka! Postanowiła chronić ojca za wszelką cenę. Te quiero. A ja postanowiłem ją chronić. Jesteś gotów dołączyć do najlepszych agentów na świecie? Prezydent zaprosił mnie do swoich tajnych służb. Ale chcę zostać z moją rodziną i z Giselą. Mam jeszcze szansę, by moje szpiegowskie marzenia się spełniły. Moje podanie o przyjęcie do obozu X rozpatrzone. Szkoła szpiegów? Zbliżyłem się o kolejny krok do obozu X, a w dowództwie wszystko gra. Czy to cisza przed burzą? Agent Heat odmeldowuje się. Nieźle. 4 minuty i 28 sekund. Brawo, 42. Udało ci się z powodzeniem wykonać zadanie z technik ucieczki i to w rekordowym czasie. Odjazd. Czy jestem przyjęty? Jeszcze nie. Obóz X to najbardziej ekskluzywny zakład treningowy w kraju. Możemy przyjmować tylko najlepszych. To znaczy, że mi się nie udało? To znaczy, że jesteś finalistą. Gratuluję ci. Jeśli uda ci się wykonać jeszcze jedno ćwiczenie, będziesz przyjęty. Przejdziesz zawodowe szkolenie szpiegowskie, by zostać zawodowym agentem. I tylko... tylko jedna misja? Jak najbardziej. Ale przygotuj się. Ta misja jest najtrudniejsza. Złotówca i się tapia w mroczną noc. Zaufaj mi, gdy przyjaciół brak. Prezydencka córka potrzebuje ochrony. Niebezpieczny wróg grozi atakiem. Jestem Connor Heath i zawsze o czymś takim marzyłem. I teraz mam to naprawdę. Gdy uwierzysz mi, przekonasz się, że potrafię ocalić ci życie. Być zawsze przy tobie. Sprawa osobista. Haysway 117. Czy to wreszcie jestem zadowolona, czy zmienię zdanie i każę Tajowi znów wlec to przez cały pokój? Zaczekaj, w domu w Kordobie wszystko pasowało lepiej niż tutaj. No ale miałam całe skrzydło Giseli. Powiedz mi coś. W domu w Kordobie ci twoi suwacze od mebli to żyją? No jasne, że tak. No, z wyjątkiem biednego Johana. Upadł na głowę. Znaleźliśmy go pod otomaną. Ta, wracając do mojego obolałego wszystkiego, mogę już iść? To ciężka praca, wiem, ale skoro to ma być teraz mój dom, potrzebuję mieć wygody. Wygody to jedno, a pomiatanie ludźmi to drugie. Taj, dziewczęca sypialnia jest jak pałac, bez względu na wielkość. I dlatego ma być perfekt. I jak? Perfekt? Lepszy pokój, nowe życie. Nic nie zakłóci tej chwili. Są wieści. W dodatku złe. Taj, zapomniałeś mi o czymś powiedzieć? Znalazłem to obok twojej kolekcji ogryzków od pizzy. O, już wiem, do czego on zmierza. To wiadomość z obozu X. Do mnie. Tak, to posłuchaj. Co ci mówiłem o naszych równych prawach do tego pokoju? Trzymaj skarpety z dala od szczoteczki? Nie. Nie dysz, bo śmierdzisz psim żarciem? Nie. Moje majtki to nie zabawka? Nie! Nie odbieraj wiadomości! Zawsze zapominasz mi je oddać! Dobra, to Link. Ostatnie zadanie. Twój ostatni test to praca z DNA. Dyskretnie zdobędziesz włosy, odciski palców i próbki śliny, aby stworzyć pełny profil DNA tej osoby. Tania? Skąd oni o niej wiedzą? Mówisz o niej, kiedy śpisz. Między innymi. Ci kolesie są nieźli. Tania jest mądra, spostrzegawcza i twarda. Nie musisz mnie przekonywać. To nie ja chcę, by była moją... dziewczyną. Ze wszystkich ludzi, od których można pobrać próbki DNA, ona jest najtrudniejsza. Problem A? Nic jej nie umknie. Nigdy.
Problem B? Mam tylko 2 dni, by tego dokonać. Proszę, bądź rozsądny, Ed. Myślisz, że ja tego chcę? Odkąd Zatari wróciła, nie mam wyboru. Chcesz się na czymś wyżyć? Spróbuj na naszym wspólnym wrogu. Nie, dzięki. Skupiam całą energię na tym, by moje nowe życie tutaj było jak najlepsze. Ty i Connor zajmiecie się tym, co mi grozi. Coś ci grozi? Tak szybko? Ja się piszę. Connor, czy możesz mu przemówić do rozumu? Nikt nie musi mi przemawiać. Nie pozwolę na wyłamania w bezpieczeństwie na mojej warcie, więc... Wybieram się do liceum. Ekstra. Będziesz je kończył wieczorowo? On idzie do naszego liceum. Aż do odwołania będę szkolnym cieniem Złotka. Gdzie ona pójdzie, tam i ja pójdę. Będę jej strzegł bez przerwy. Patrząc. Ty będziesz patrzył na mnie, a wszyscy będą patrzyli na mój umieśniony cień. Ona ma rację. Nie uda ci się tam wtopić w otoczenie. Zaufaj mi, amator. Nikt mnie nawet nie zauważy. To coś nie spełnia norm. Tak, nikt nawet nie zauważy. Super. Z takimi bublami ta inspekcja trochę potrwa. Czekaj. Co? Inspekcja! Proszę natychmiast stąd wyjść. Śmiało. Dziękuję. Wow, zamknięte dla inspekcji. Musisz zaczekać. Ale właśnie ktoś wszedł. Znaczy co, jesteś lepsza ode mnie? Dlaczego masz kibel tylko dla siebie? Słuchaj, wiem, że wykonujesz pracę, ale proszę o miejsce do oddychania, dobra? Świetnie, dostaniesz swoje miejsce do oddychania. Dziwne. Co to jest? Gratuluję, Ed. Możesz się usunąć z mojego lustra? Zdaje się, że muszę użyć trochę większej perswazji. Dyskretnie zdobyć włos, próbkę śliny i odciski palców. Siemasz. Cześć, Con. Nowy szampon? Pachnie tak ogórkowo. Nie, to ten sam, stary. No co ty? Wiesz, są bardzo sztywne. Jak ty się odżywiasz? Torebka tani. Szczotka. Włosy. Connor! Co ty robisz? To nagły, niespodziewany kryzys włosowy. Rany znikną. Co? Coś było na szczotce? Nie, nic. Ja ten, twoją szczotką moje włosy. Wiesz co? Wiedziałam, że jesteś inny. Ale myślałam, że w dobrym sensie. Ed? Co ty tutaj robisz? Ochraniam cię. Coś jest w jedzeniu? Coś ohydnego. Ten indyk jest przypalony. Tajny agent, co? Zaraz cię odtajnię. O! Wicedyrektor. Cześć, Tania. Nie czytałeś tweeta? Złoszczę się na ciebie. Ta, ale daj mi punkty za wytrwałość. Dobra, daję ci szansę na wytłumaczenie się. Muszę ci coś powiedzieć. Chcesz mnie ciągnąć za włosy? Nie, twoje zęby. Chcesz ciągnąć za zęby? Nie. Coś ci między nie wlazło. O matko. Wracam za chwilę. Pilnuj szafki. Nie ma sprawy. Odciski palców. Są. Włosy? Są. Potrzebuję czegoś ze śliną. Jest! Wicedyrektor. Connor? Gisela? Co ty tu robisz? To jest niewiarygodne. No właśnie. Niewiarygodnie brutalne. Niewiarygodnie dziwne. Czy tak się karze ludzi? Wysyłając do wicedyrektora? Nigdy jeszcze nie byłaś u wicedyra? A tak, ale zwykle po to, by dostać prezent. Wiesz, uwierz mi, to będzie co innego, gdy objawi się Grimsby. Pan Grimsby wziął sobie wolne. Ja go zastępuję. Zatari? Dla ciebie, Giselo, pani Salazar. Poprzednio mi uciekłaś, ale tym razem nigdzie nie jest bezpiecznie. Nawet w twojej szkole. Tak ci się zdaje. Sorki, odwołujemy to spotkanie. Nic się nie stało. Wiem, czego chcę. I doskonale wiem, jak to dostać. Słuchaj, Hit, teraz masz szansę. Myśl, bo przegrasz.
Powrót z Atari oznacza, że doszło do poważnego włamania na terenie liceum. Amator, jaki jest pierwszy priorytet? Nie jest nim ukończenie mojego zadania z obozu X. Chronimy nasz obiekt. To ty. Trzeba ją trzymać z dala od szkoły w bezpiecznym miejscu. 24 na dobę. Tak. Więc zostaję w domu? Nie zostajesz. Zatari zna te pomieszczenia na pamięć. Do czasu likwidacji zagrożenia ten dom nie jest bezpieczny. Na szczęście mam nową kryjówkę położoną w bezpiecznym miejscu. Jak daleko? Amator, nasz drugi priorytet? No, poznać intencje wroga. Wiedzieć, co kombinuje Zatari. Jedną chwilę, spytałam jak daleko? Masz rację, Amator. Trzeba śledzić każdy krok Zatari. Załatwione. I tak siedzę w szkole, znam ten budynek. Mogę ją śledzić bez wykrycia. Nie obraź się. Przydzielam cię do śledzenia Zatari. Zaczynasz od zaraz. Ale super. Trzymaj, może ci się przydać. Halo? Obiekt chce o coś spytać. Chcę wiedzieć, jak daleko. To kwestia dyskusyjna.